Nazywam się Krystian Madej i nagrywam dla Was prosto z samego centrum The Kancelarii, prosto do Waszych serc, Was, czyli Polaków w Niemczech. Czym ja się zajmuję? Moi kochani, wspieram na co dzień prywatne osoby i firmy w Niemczech pod kątem finansów, ubezpieczeń i podatków. A to jest odcinek na temat, jak zmienić kasę chorych w Niemczech. To nic Was nie kosztuje, możecie to robić co 12 miesięcy. Wielu z Was pyta mnie, czy te kubki można gdzieś nabyć. Niestety nie można. Natomiast dzisiaj można taki kubek wygrać. Tu jest w środku taki zapakowany. Jak to można zrobić, kochani? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak sobie w Niemczech możesz zmienić po prostu kasę chorych. Bo tak, w Niemczech co 12 miesięcy pobytu w danej kasie chorych możesz sobie zmienić po prostu na inną. Tych kas chorych jest parę dziesiąt, jeszcze niedawno było ponad 200. I teraz, jakie mogłybyś mieć różnice? Składki, moi kochani, są z grubsza prawie takie same. Zwróćcie uwagę, że jak one się różnią, to jest procentowo od dochodu po przecinku. Czyli na przykład w jednej kasie chorych, nie wiem, załóżmy masz 16% od dochodu, a w drugiej 16,3% od dochodu i ty to pół na pół płacisz z pracodawcą. Co to jest za różnica? To jest kwestia tam kilkunastu, kilku centów, kilkudziesięciu centów może w miesiącu, jak masz dobry dochód, euro w miesiącu. Czy to jest jakaś oszczędność? No nie, masz rację, że nie ma. Natomiast możesz mieć tego typu różnicę, że na przykład masz polską infolinię. Deal? Deal. No właśnie, i teraz aktualnie kasa chorych, którą będę Cię zapraszał, namawiał serdecznie, żebyś na nią sobie zmienił. Dlaczego? Ponieważ możesz tam też, pomimo polskiej infolinii, mieć nasze wsparcie przy zmianie tej kasy chorych. Wystarczy, że wejdziesz sobie w ten link, który jest w opisie. I ważne, żeby to był dokładnie ten link, jeżeli chcesz mieć też nasze wsparcie, ponieważ wtedy jesteś w naszej bazie klientów. I żeby sobie wejść tutaj do tej kasy chorych, klikasz tutaj po prawej Neukundenwerben. I bardzo prosto możesz wszystko wypełnić, jak leci, imię, nazwisko. Zrobimy sobie test. A tam w tle się wyłącza ekspres do kawy. Kobieta, mężczyzna, kobieta, stan cywilny. Załóżmy, że panna, adres, Niemcy, Bahnhofstrasse, tutaj 1-633-22, Frankfurt am Main, adres mailowy, damy tutaj biuro, maupa@dekancelaria.com. Oczywiście podajecie swój adres mailowy, to jest bez zmian. Numer telefonu trzeba gdzieś podać. Podamy do przykładu nasz 1520671. To jest tylko kierunkowy 671-3680. Dobrze. Socjalfizyjny numer. Jeżeli masz taki numer socjalny, to znajdziesz go na przykład na swoim wyciągu z wypłaty. Jeżeli takiego numeru jeszcze nie masz, nie szkodzi, wypełniasz jeszcze rzeczy. Data urodzenia 1-1-19-91 na przykład. Miejsce urodzenia, nie wiem, Poznań. Państwo Polska, narodowość Twoja Polska. U kobiet nazwisko panieńskie Nowak, a za to, że mamy panią tutaj dla przykładu, no to podamy sobie też Nowak. No i następna rzecz, czyli kiedy chcesz zmienić kasę chorych. No tak jak mówiłem, mamy w Niemczech właśnie 12-miesięczny okres karencji, tak jakby w kasie chorych. No i standardowo, jeżeli jesteś zatrudniony i nic nie miało żadnych... I teraz uwaga, może też być sytuacja, że Twoja, nie wiem, firma dużo nie zmieniła, może troszkę nazwę. I wtedy się okazuje, że masz zupełnie nowego pracodawcę i na przykład od 6 miesięcy jesteś u tego w tej samej firmie, w tym samych, pod tym samym adresem, w tych samych drzwiach, ubraniu, wszystkim, z tymi samymi osobami pracujesz. Ale na przykład zmieni nazwę 6 miesięcy temu. Albo jakąś małą drobnostkę, coś przestrukturyzowali. To jest nowa firma i Ty jesteś dopiero od 6 miesięcy tam. To dla Ciebie nie ma znaczenia, bo jak dasz tutaj opcję zum schnell zwyglichen termin, to będzie kasa chorych zmieniała po prostu do następnego możliwego terminu. I tyle. Nie musisz się o nic więcej martwić. Jak to będzie za miesiąc? Teoretycznie miesiąc nie, bo z reguły zawsze mamy pełne 2 miesiące okresu wypowiedzenia, czyli teoretycznie jak chcesz najkrótszy czas zmiany kasy chorych mieć, to zanim minie 12 miesięcy, 2 miesiące wstecz, czyli po 10 miesiącach, zanim minie 10 miesiąc, wypełniasz ten formularz i
czy mówię, możesz to zrobić dużo wcześniej, ale standardowo jakbyś tak miał ten, żebyście wiedzieli, bo wielu z Was jest bardzo ciekawych i pyta o wiele szczegółów, to Wam tłumaczę. Czyli na 10 miesiąc, przed upływem 10 miesiąca po prostu sobie ciach, wypełniasz to i jesteś 11, 12 miesiąc i już w nowym 13 miesiąc powiedzmy, już jest w nowej kasie chorych. Gdzie byłeś do tej pory ubezpieczony? Niemcy, inny kraj i tak dalej. Jeżeli jesteś z zagranicy, no to z Polski i tak dalej, to podajesz i kiedy się wprowadziłeś i tak dalej. Dobrze, pamiętajcie tylko natomiast zagranicy, lepiej do nas zadzwonić. Numer telefonu macie, znacie, 01520 671 3680. Także dzwońcie, lepiej pytajcie, bo kwestia ciągłości, jak długo jesteś w Niemczech, jak byłeś ubezpieczony w Polsce, czy państwowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to są ważne rzeczy, zanim zrobicie tak, no sobie trochę problemów. Pisma i wnioski po niemiecku załatwisz nareszcie sama. Między innymi w ofercie Kindergeld, Kundigung lub wypowiedzenie, list motywacyjny lub CV, wizyta w urzędzie, indywidualne pismo i wiele, wiele więcej. Wnioski.de. Dobrze, ale załóżmy, że w Niemczech byłeś już ubezpieczony. No, jak się nazywa... Jak aktualnie byłeś ubezpieczony? Czyli na przykład samemu, państwowo, po prostu, w ubezpieczeniu rodzinnym, czyli na przykład pod mężem, pod żoną, jeszcze nie byłeś w ogóle ubezpieczony państwowo, albo w ogóle nie byłeś ubezpieczony. Dwie ostatnie opcje, kontakt z nami. Dobrze. Zelfsversicherungsgesetzlich w tym przypadku tak. No i teraz jest pytanie właśnie, z jakiego tytułu chcesz zmienić kasę chorych? Czyli na przykład może zmienić pracodawcę albo tą nazwę, bo ta nazwa, o której mówiłem, że jak jest jej zmiana, to nie tylko jest dla Ciebie wadą, że od nowa Ci leci czas, ale w momencie zmiany możesz wykorzystać najczęściej do miesiąca. Po prostu wykorzystać ten moment i sobie zmienić kasę chorych na przykład. To była ta opcja. Albo jak Twoja aktualna kasa chorych podniosła składki od nowego roku, a Ty tam jesteś dopiero miesiąc, dwa, trzy, jakiś tam okres czasu. To możesz też zmienić. Ale standardowo będzie tutaj, że z upływem 12 miesięcy członkostwa. No i gdzie byłeś najpierw ubezpieczony? Spójrzcie teraz, tak, ktoś mówi AOK. AOK, AOK Baden-Württemberg, AOK Bayern, AOK Bremen, Bremenhaven, AOK Hessen, AOK Niedersachsen, AOK Nordost, AOK Nordwest, AOK Plus, AOK Rheinland-Hamburg, AOK Rheinland-Pfalz, AOK Sachsen-Anhalt. Koniec AOK. Jakie AOK? To są zupełnie inne firmy tak naprawdę. Notabene mają zupełnie osobne systemy, zupełnie inne bazy danych itd. Także zwróćcie na to uwagę, albo BKK. Jestem BKK. Nie będę czytał teraz po kolei wszystkich BKK, bo jest trochę dużo. To jest skrót od Betriebskrankenkasse, czyli po prostu zakładowa kasa chorych. A kiedyś bardzo dużo firm miało swoje zakładowe kasy chorych. Dobrze, także miejcie to na uwadze. W każdym razie wybierasz sobie swoją kasę chorych, jaką tam jest i załóżmy, że tutaj jest u nas AOK Hess najpopularniejsza, ale zwróć uwagę, jaki dopisek ma to AOK. No i jakiej grupie osób jesteś? Jeżeli jesteś po prostu na etacie zatrudniony, Arbeit nie ma, czyli po prostu tyle. Jaki masz dochód? Do 520 euro, jest to mini job, czyli tutaj to jest dlatego ta próg, potem powyżej mini job do tak zwanego Beitragspflichtgrenze. Bo potem zmieniasz status z osoby Pflichtversichert na Freiwilligversichert, nawet jak coś na etacie. No i tu trochę informacji odnośnie pracodawcy, nie wiem, załóżmy de kancelaria, ho, ho, ho. Strasse Nürnbergerstrasse 19. Nie 169 kotku, 19. Postleitzahl 634, czy pamiętam, nowy adres, Hanau, nowa nasza siedziba. Tutaj nie potrzeba, bo się aktuel, Beschäftigung Länge, als jak to nie ja, najczęściej będzie tak. Gesellschaftsführer w tym przypadku nie. Verwandter oder Verschwägert, nie. Jakieś dodatkowe informacje, nie wiem. Uważajcie na szefa, bo wszystkich wyzywa przez telefon, coś takiego. Czy masz dodatkowo jakieś renty? Jak tak, to tak, nie, to nie. Dodatkowo masz firmę? Tak, nie. Tak, nie. Jak chcesz jeszcze jakiegoś członka rodziny, dzieci, męża, żonę ubezpieczyć, bezpłatnie współbezpieczyć, to możesz. No i tutaj ciach. Zaznaczamy sobie, że tak, tak, tak. Tutaj ważne, żeby tego numeru nie zmieniać, to jest numer nasz właśnie do kancelarii, że jesteśmy waszymi opiekunami. Tu możecie podać nasz adres mailowy, czyli biuromopa@kancelaria.com. Na przykład numer telefonu, tak samo możesz podać nas. Jeżeli nie ogólnie, jeżeli ktoś z Was na przykład nie chce tego sam wypełnić, nie jest w stanie, niech się do nas zgłosi, razem to wspólnie przejdziemy. Dobrze, no i jest na strona. I tutaj mamy już, moi kochani, podsumowanie. No tu jeszcze biuromopa@kancelaria.com. Strona następna. Se przechodzimy. No na przykład dostać maila o potwierdzeniu. Tak, nie.
polecam, żebyście mieli wszystkie dane. I tutaj mamy podsumowanie, jeszcze sam możecie wszystko sprawdzić i absenden. Czego ja teraz nie zrobię, no bo wiadomo, że tutaj była fikcyjna testowa faza. Moi kochani, ale jak możecie zyskać kubek? Dziesiąta, dokładnie dziesiąta osoba, bo po kolei wszystkie zgłoszenia, jakie wpływają do kas chorych, widzimy, która tutaj się zgłosi do kas chorych, dostanie ten kubek w prezencie. Także czas start, gwarantuję Wam, że tylko film wjechał na internet, do internetu, na YouTube'a, to będzie tak. Wszyscy, którzy się dowiedzieli, że mogą zmienić kasę chorych, mieć polską infolinię, mieć nas tylko partnerów przy sobie, nie musieć już tam gdzieś dzwonić po infolinię, po tych AOK i tych dalej, tych wszystkim, no to po prostu chcą. Dodatkowo też BKK VBU dopłaca do na przykład ubezpieczenia. Jak masz jakieś ubezpieczenie wypadkowe, to Ci zależy, jaką masz składkę, ale tak między 2-3 składki miesięczne zwracają. Także już o co do szczegółów po prostu możesz się do nas odezwać i będziesz mógł z tego ubezpieczenia też u nas skorzystać, które Ci po prostu pokryje Twoja kasa chorych. Moi kochani, i tak się żyje w Niemczech. Mamy wybór, możecie decydować, jaką kasę chorych chcecie, jakie miejsce chcecie, wady, zalety i tak dalej. To wszystko jest w Waszej woli, Waszej decyzji. Moi drodzy, dziękuję bardzo. Krystian Madej, de Kancelaria, na razie. Hej!